jednokrotnie miałem okazję grać bardzo intymne sceny, wiesz, z dziewczynami i teraz mając dziewczynę, ona musi być bardzo wyrozumiała, musi mieć duże zaufanie. Znowu trzeba tutaj nakręcić. Mamy! Tak! No, kolejne fanki. Tak, mamy. Subskrybujcie nas. Ej, Filip, to nie ten. Duży w maluchu. Filip Nowobielski zaprasza na program z gwiazdami. Moi dzisiejsi goście są dyplomowanymi aktorami, którzy jednak nieco bardziej postanowili zorientować swoje życie zawodowe na YouTubie. I właśnie tutaj robią piorunującą karierę. Ich humorystyczne materiały obejrzano na platformie ponad 85 milionów razy. Są uważani za naczelnych pranksterów Polski. Sukces jest tym większy, że rozpoznawalności nie zbudowali na skandalach, taniej kontrowersji bądź dramach. Za to wyróżnia ich oryginalne poczucie humoru i bezpośredni kontakt z widzem. Zatem warto z nich czerpać i posłuchać, co mają do powiedzenia. Jesteście chłopakami z Łodzi. Kiedyś Bogusław Linda, który jest człowiekiem z Łodzią poniekąd kojarzony ze sprawą swojego jakiegoś tekstu kiedyś wygłoszonego dotyczącego tego, że to jest miasto Żuli i Meneli, powiedział też inną rzecz mądrą, nie w kontekście Łodzi, ale fajną w kontekście aktorstwa, że on zaczął grać po to, żeby wszystkie te dziewczyny, które go odrzucały, odczuły stratę. I czy w waszym przypadku motywacja podobna? Bo jednak, kurczę, no coś w tym aktorstwie musi być więcej niż pasja. Nie? Jeszcze człowiek zawsze ma jakieś dodatkowe cele poboczne, no. Jakieś kompleksy. Panowie? Wiesz, w ogóle tak zacząłeś, jesteście chłopakami z Łodzi i coś, ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, ale tak płynnie przyszedłeś do innego tematu. Pięknie. Wiesz co, ja chyba nie miałem jakiegoś... Piękna sprawa. Słuchaj, ja jakoś chyba nie miałem, nie, pewnie chłopaki też nie jakiegoś takiego... Nie, hajs, jakieś takie inne rzeczy. Ja myślę, że to jest pewnego typu wolność, w ogóle sztuka. Ja po prostu moją motywacją było coś takiego, że ja bym się nie odnalazł w innym środowisku. A jak was odbierają kobiety? No bo jednak w tych czasach, w których... jest taki kult korporacji, stabilności i tak dalej, uprawianie wolnego zawodu, no nie zawsze jest kartą przetargową do powskromienia serc rodziców wybranki na przykład, którzy mówią, że no, wiesz, za bankiera, nie tak. Najlepiej jakby był lekarzem albo prawnikiem. Tak, tak. I odczuwacie, że tak troszeczkę jest, bo wy teraz jesteście na takim etapie, gdzie to albo jeszcze eksperymentujecie, albo już obrączki będą na paluszkach. No ja już mam obrączkę na paluszkę. No proszę bardzo. Sebastian jest największym szczęściarzem z nas. To prawda, mam cudowną kobietę, nie rozglądam się za innymi, jest... Tak jak w tym kawałku dwóch sławów z Łodzi, tysiąc metrów. I na przykład, przy takiej, pytałeś o tą możliwość, i kiedy mówię o tym, że kocham bardzo swoją żonę, to czuję, że mówię to strasznie szczerze i już mnie to wzrusza, nie? Wiesz, o co chodzi? Ta. Gdzie normalnie tego nie powinno być. Ale czym jest? No to jest ciekawy temat, prawda? Jakby ja też jestem takim etapie interpretowania i analizy konkretnych słów kluczy, między innymi miłości. I czym dla ciebie jest ta miłość? Dlaczego ta konkretna kobieta w twoim życiu się pojawiła, kiedy tego kwiatu jest pół światu? Jezu, Jezu, to jest takie stare, ale co? Emocje? Nie wiem, no. Znaczy, co było, nie no? Nie wiesz... chyba na w jakichś dwóch zdaniach, nie? Ale bo wiesz, to jeszcze trochę pożyjesz, nie? I czy to nie za wcześnie? Wiesz co, ja w ogóle nie jestem kochliwy, jakby to była gdzieś tam moja trzecia dziewczyna, tak naprawdę, z którą jakby, z którą gdzieś się tam zsiądkowałem, jakby to wyszło, niesamowite jest to, że my, bo skończyliśmy obydwoje szkołę aktorską i byliśmy na roku razem i na pierwszym roku strasznie się nie lubiliśmy. Aha. Nie, a później jakby to jakby ewoluowało w coś innego. Jakby moim zdaniem jakby może to nie jest reguła, ale od przyjaźni do miłości jakoś tak. Jakby u mnie tak było i głęboko wierzę, że coś takiego jest, nie? Że to wsparcie i szacunek do siebie jest ważne. Stary, też tak miałem, ale się skończyło. No to przepraszam, że przybiłem pięknie. Nie, widzę, no nie, no takie życie, stary, wiesz, to nie jest tak, no fajnie, że tak mówisz, ale no...
Już nie mówię pewnie jakichś, wiesz, wyszukanych rzeczy i bardzo jakichś takich nowych, ale no nie wiem, mi się wydaje, że ta przyjaźń, to nawet nie zaufanie, tylko taki szacunek do siebie jest bardzo ważny. Tak, szczerość, bo słuchaj, szczerość przede wszystkim. Potem zostaje ci po jakimś czasie, po kilkunastu, kilkudziesięciu latach taki, brzydko mówiąc, worek i już nie ma tej całej fizyczności i trzeba zastąpić to jakąś dozą... No. Nicią porozumienia, nie? Dokładnie. Ale wiesz, wyglądasz na takiego, co jednak tego nie rozumie. No, więc nie kiwaj głową. Dobry punch, to mi się spodobało. No nie, ja staram się zrozumieć to wszystko i myślę, że... Środowisko, tak? Nasze środowisko. Jest bardzo ciężko znaleźć dziewczynę, która by nas zrozumiała, zrozumiała naszą wrażliwość. Myślę, że ciężko się rozmawia z osobami, które nie mają nic wspólnego z naszym środowiskiem. Ze względu na to, że to jest specyficzne, wiesz, to jest specyficzny czas pracy, to jest, tak jak powiedziałeś, też nie, może brak stabilności, może dużo też emocjonalności, która wynika z tej pracy. I ciężko jest znaleźć kogoś, kto by to zrozumiał, szanował i wierzył też, wiesz, to jest bardzo ważne, żeby kobieta miała zaufanie. Bo to jest jednak zawód, gdzie my gramy różne intymne sceny, niejednokrotnie miałem okazję grać bardzo intymne sceny, wiesz, z dziewczynami i teraz mając dziewczynę, ona musi być bardzo wyrozumiała, musi mieć duże zaufanie. Strasznie, musi być swoją dziewczyną. Znaczy, w ogóle dziewczyną młodego aktora. Myślę, że tak, ale to jest właśnie kwestia zaufania. Jeśli ufamy sobie nawzajem, tak, w 100%, to myślę, że nie ma barier i myślę, że większość aktorów powie to samo, które jest w związkach i są szczęśliwymi mężami, którzy mają dzieci, rodziny i mają wartości normalne, to myślę, że powiedzą to samo, że tak naprawdę jeśli znajdzie się tę wybrankę, która kocha, rozumie i szanuje tę pracę, to są w stanie stworzyć piękną rodzinę. No, no i widzisz, jak Michał fajnie tutaj to powiedział. A tak się tutaj troszkę nabijałeś. Nie, no wiesz, no to kurczę. Wiesz, pozory mylą, to jest pozory tak, że zawsze tak jest, nie, no. Że ludzie patrzą na nas, wiesz, czasami mówią buce, nie, mówią tacy, a ten jest arogancki taki, nie, a tak naprawdę, wiesz, problem jest z tym wszystkim, że ludzie zazwyczaj podchodzą do ciebie i mówią, hej, mogę sobie zrobić zdjęcie, albo ej, zrobisz zdjęcie i tyle, nie chcą zatrzymać się na chwilę, porozmawiać. Mnie to bardzo nie fascynuje, wiesz, jak porozmawiać z drugim człowiekiem, spróbować go na chwilę chociaż poznać i zrozumieć jego światopunkt widzenia. Tak, to jest bardzo ważne. Ja dlatego mam farta, że poznałem wcześniej swoją żonę, która mnie pokochała za coś takiego, jakim byłeś. Takiego, jakim byłem i wiesz, nie potrzebowała jakiejś popularności i tak dalej. Tak jak Kuebo na chwilę w jednym z kawałków śpiewa, że była ze mną od początku. A wy będziecie mieli gorzej po prostu, macie trudniej. No. Myśmy z Michałem już o tym przed kanałem rozmawiali, jak się to wszystko jakoś kształtowało, zakładało, że to jest coś za coś jakby, nie? I że będzie trudniej na pewno później. No ale to też jest... Patrz, nadzieja. Pani z dzieckiem sobie stoi, fakt jest fajny, nie? Rodzina. No to jest ważne, to są wartości jakieś, które są zaprzepaszczane w dzisiejszych czasach. Ludzie w ogóle o tym nie myślą, nie? No to jest kurde naprawdę piekielnie ważne, no. To jest najważniejsze. Wiecie, jak to jest zajebiste uczucie, sorry, że wam to mówię, no ale generalnie to jest fajna sprawa, że wracasz do chaty i ktoś jest i ktoś na ciebie czeka, nie? Już nagle przestają ci obchodzić problemy, kurde, wiesz, z koleżkami, jakieś kurde dziwne inne rzeczy. Tylko po prostu wracasz do domu i wiesz, że możesz się do kogoś przytulić i powiedzieć sobie, stara, kocham cię, nie? Fajnie, że jesteś. To jest, kurczę, no nie wiem, no fajne. Naprawdę to jest... No, to coś się dzieje, chyba ślub? Nie, tam jest dzisiaj wystawa klasyków w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Mój samochód też tam miał stać, ale, ale stwierdziłem, że no chłopaki... Wszyscy patrzą na nas, zdjęcie robią, słuchajcie. No. Zdjęcie! Pokażemy, patrzmy, co tutaj dzieje. To są prawdziwi fani. Subskrybujcie kanał, są duży w maluchu. Subskrybuje pan? Patrzcie, to jest to. Panowie subskrybują. Do mnie zawsze podchodzą faceci. Zawsze faceci. Mamy właśnie takich widzów po 60 głównie. Ale wiesz, wracając do tematu, jeszcze kończąc, kobiet, tak, zdarza się, że właśnie, że kobiety piszą, wiesz, na Instagramie i wcześniej by nie napisały. Nie chcę to wyjść na szowinistę, że akurat dziewczyny, ja nie widziałem, żeby koleś tak bardzo do jakiejś dziewczyny specjalnie. Tak, ale to nie? Prawda. Że jeżeli one mają jakieś kanały, jakiś fame, popularność, że ten facet się tak nagle kręci. Ale tak ostatnio na ten temat czytałem, że właśnie kobiety patrzą na pozycję faceta, a faceci nie patrzą na pozycję kobiet. Że to dla nich nie jest istotne. Tak, jakoś tak, bardzo. Znaczy, trochę jest, ale nie aż tak bardzo. To głównie jest z tego. No, faktycznie jeszcze to jest prawda, z prehistorii, z znalezisk skalnych w Lasko między innymi. Tak, może to faktycznie. To też widać, że jakby samiec bronił kobietę przed dinozaurami, prawda?
No tak, no tak. Jeśli dinozaury atakowały jaskinie, no to facet po prostu stawał w obronie, on musiał tutaj ochronić, prawda, kobiety karmiły dzieci, rozmiękczały skórę zębami, jak eskimosi, prawda, to wszystko jest, wiesz, no... Jasne. Z historii już jakby, no mamy w genach też to. Chłopcy, a wy byście chcieli, bo jeszcze jesteście przed okresem rodzicielstwa. Dojrzewania, tak. Dojrzewania, już mamy mutację. Czy wy byście chcieli, chłopcy, żeby... Wszyscy się patrzą, patrz, patrz. Wiem, to znowu trzeba tutaj nakręcić. Czterech gości. Mamy! Tak. No, kolejne fanki. Tak, mamy. Subskrybujcie nas. W kolejce stoi. Dożyw Maluch! Tak. No i to też fajnie, to jest miłe. To jest miłe, no. To jest taki moment, gdzie można na chwilę odetchnąć z ulgą, nie? I powiedzieć sobie, a faktycznie jest sauna, są momenty, nie? Są te chwile. To jest sauna po prostu. No dobra. Wracając do twojego pytania. Ale a propos tego rodzicielstwa, czy wy byście teraz, tak, mając to doświadczenie aktorskie za sobą, wiedząc, jak ta branża wygląda, mówili swoim dzieciom, słuchajcie, nie chcemy, żebyście zostali aktorami, aktorkami. Bo to jest ciężki kawałek chleba. Ja bym w życiu nie zabronił, wiesz? Bo mi rodzice też nie zabronili. Mama, tata powiedzieli mi, Michał, idź tak jak czujesz, idź za głosem serca. Nigdy się nie będziemy blokować. Zawsze mi rodzice pomagali, zawsze mnie wspierali w tym. I to jest... uważam, że to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, nie? Że miałem szczęście mieć taką rodzinę, która zawsze i siostra, i mama, tata zawsze mnie wspierali mocno w tym, w tych studiach. Ale to jest zajebiste, to znowu się kręci wokół miłości, nie? Że te wartości są fajne, nie? Że... Po prostu nie można komuś czegoś zabronić. Jeżeli jesteś szczęśliwy, no to powinieneś mieć dookoła osoby, które cię wspierają i cię kochają. No to też jest ogromna wartość, nie? Jeżeli ktoś komuś zabrania, na przykład ja rozumiem jakby taką troskę rodziców, że ej, wiesz co, może by faktycznie pójść na, nie wiem... Konkretne studia, konkretne tak zwane. Studia, które... I kurczę, tak nie są... Co to właśnie, znaczy, nie ma już, nie co ma to już. Znaczy, ale też co to znaczy konkretne studia? Nie wiem, czy wtedy ten rodzic jakby kieruje się wartością, nie wiem, pieniędzy albo czegoś. Rozumiesz, jakie to są wartości? Idź na studia, bądź prawnikiem, bo... No właśnie. I wymień mnie. Czy ten rodzic wtedy powie, bo będziesz bronił ludzi? No raczej bandytów. Czy będziesz, wiesz, coś tam, nie? Tylko po prostu powiedzą, idź, bo będziesz miał kasę, kasę i będziesz sobie normalnie żył. Ale czy to jest najważniejsze? Czy my musimy ciągle żyć jakby tym wartością tych pieniędzy ciągle, no? Chyba to musimy, jest, wiesz? Tak, takie jest czasy w tej chwili są, ale nie, no w porządku, przecież no ja nie mówię, bo my też staramy się, wiesz, robić różne rzeczy, żeby zarobić. Oczywiście, żeby się utrzymywać, no umówmy się, nikt za 500 zł nie chce żyć. Pamiętajcie, tak? Byliśmy kiedyś w hotelu. W granicach rozsądku jakiegoś, nie, że... No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest większa wartość, kiedy robisz się coś z pasji i miłości. Tak, ale teraz ci też to może troszeczkę łatwiej mówić, bo ja pamiętam, jak gdzieś po jakiejś imprezie siedzieliśmy bardzo w hotelu, rano na śniadaniu się spotkaliśmy, no. Nie pamiętam, co to było, ale jakiś event też YouTube'owy. Mhm. I pamiętam, że Piotrek, narzekaliście troszeczkę na to, jak ta branża wygląda, jeśli chodzi o to zasięgi versus profity z tego. Jasne, ale zauważ, że wtedy nawet mówiąc to, przepraszam, już ci daję, jakby, że wtedy już nie byliśmy w takim punkcie, to nie daje kasy, nie robimy tego, wiesz co chodzi. Robiliście to cały czas konsekwentnie. No robiliśmy to przez jakby, ile, półtora roku nic nie zarabialiśmy. Tak, no myśmy przez rok czasu, no ponad cały czas sprzęt wszystko się inwestowało i jakiekolwiek te pieniądze były, nie były duże, no. To i tak cały czas było ryzyko, więc to ryzyko się dopiero opłaciło się po roku czasu. Chłopaki, ja tutaj nie mogę po prostu być. Widzę tę pannę młodą, widzę ludzi z dziećmi. No i widzisz taki. A my dzisiaj, idziemy na ryneczek i w samotności dreamy. No. Rodzinny klimat się w tym Maluchu zrobił, rodzinne pytania. Ale to dobrze. Ale to fajnie. Wiesz, mało kto też z prowadzących, wiesz, kanały, mało kto też rozmawia na takie tematy, dlatego wiesz, ja jestem też bardzo miło zaskoczony mega, wizytą naszą. Wracając tych rodziców o tym, jak, czy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci szły w tą stronę czy w inną, no to wydaje mi się, ja na przykład po swoich rodzicach kochanych widzę, że znaczy wychowałem się w takim środowisku i oni mnie tak też wychowali, że im więcej takich bodźców różnych dostarczali pod względem właśnie zapisywania na jakieś kółko plastyczne, czy na jakąś piłkę nożną, czy hokej, żebym popróbował po prostu, doświadczył tego i zobaczył, gdzie się będę fajnie czuł i to jest piękne, kurczę. I jestem im mega wdzięczny i też to będę kultywował na pewno. Dziecko też samo też rozpoznało. Ja pierdzielę, ja wiesz, poznałem sporo osób, które nie mają wsparcia od rodziców i widać, że są jakoś kurczę smutni, nie? Wiesz co chodzi, że jakby to wsparcie jest naprawdę bardzo istotne. Co by to nie było, stary, składaj modele samolotów,
rób tak. cokolwiek, ale miej dookoła siebie jakąś osobę, która powie, stary, jestem z tobą, nie? Znaczy, kurczę, chłopaki, naprawdę żałuję, że mieszkacie w Łodzi. Mam nadzieję, że za sprawą takich rozmów właśnie opartych na wrażliwości za jakiś czas ludzie będą patrzyli bardziej na swoją duszę niż na rzeczy materialne wokół. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.